Rolnik Szukarzony to jeden z najchętniej oglądanych randkowych programów TVP. Widzowie chętnie komentują rozwój akcji w programie oraz decyzje uczestników. Tym razem ich wybory zaskoczyły. Najbardziej kontrowersyjny uczestnik show, Waldemar Spakości, nie zawiódł i dostarczył znowu sporą dawkę emocji. W tej edycji rolnik szuka Żony najbardziej jasna sytuacja jest u dwóch rolników. Artur i Sara są pewni, że będą budować swoją relację. W najbliższym czasie rolnik wybiera się z rewizytą do rodziny swojej ukochanej. Podobnie u Dariusza, choć on bardzo ostrożnie mówi o relacji z Nikolą. Agnieszka zdecydowała, że nie wybiera żadnego z kandydatów. Uważała, że Irek jest nieszczery, a Janka trzeba dopiero wychować. Tym samym Agnieszka nie pojawi się w najbliższych odcinkach. Rolnik szuka żony. Widzowie zobaczą ją dopiero w finale. Ania z rolnik szuka żony dziesięć też długo się wahała. Wszyscy doradzali jej wybór Dominika. Ona jednak stwierdziła w rozmowie z Martą Manowską, że najbliżej jej do kuby i to właśnie jemu dała szansę na dalszy udział w programie. Chcę go bliżej poznać. Szok. To kiepski według mnie wybór, bo w tym związku nie będzie dwoje, tylko troje. A jego była nie odpuszcza. Skoro zdobyła numer telefonu, Jakub mówi o uczuciach a Ania, że żadnego uczucia nie ma. Nic na siłę, ale może być ciekawie, komentują widzowie w sieci wyburani. Zobacz też, zaskakujące wiadomości o ani z rolnik szuka żony. Nie jest już sama aca u Waldemara z pakości. Po randce zewą zagrało bardziej i praktycznie po drugiej randce już miałem decyzję, tylko potrafiłem jej w odpowiednim momencie tobie przekazać. Zwrócił się rolnik do Doroty. Wszyscy płakali podczas rozstania, a Dorota odeszła z klasą. Życzyła Waldemarowi i Ewie szczęścia. Trzymajcie się kochani. Dbajcie o te relacje, napisała Dorota w kartce, którą zostawiła na swoim łóżku. Po jej wyjeździe Waldemar nie mógł powstrzymać łez. Ja też stwierdzam, że nie poznałem takiej kobiety jak Dorota. Tak szczerej, tak życzliwej, tak kochanej. Chciałbym, żeby utrzymała z nami relacje. Płakał Waldemar. Widzowie uznali tę scenę za najbardziej dziwną w całej dziesięć. Edycji programu Rolnik szuka żony to jest w top 10 najbardziej cringowych momentów wśród wszystkich edycji programu. Dawno tak się nie śmiałam. Szacunek dla tej pani za zachowanie, z drugiej strony ciesz się że nie wybrał ciebie bo zachowuje się niezbyt elegancko, komentowali fani programu. Nie uszło też uwadze widzów, że w rozmowie z Ewą Waldemar rzucił ciekawe czy widzowie nas polubią. Teraz wszyscy są pewni, że rolnikowi chodzi tylko o popularność. Zobacz też, tragedia na gospodarstwie Waldemara z Rolnika. Widzowie czekają na decyzję Waldemara z Rolnika zaskoczy Ewe wyznaniem. Nie tańga mi na kandydatki mówi wszystko Waldemar z Rolnika komentuje aferę w programie. Zapowiada, że ujawni prawdę.